Wadzu wita w kolejnym epickim na kanale. Dzisiaj mamy Firestone Idle Online RPG. Coś takiego, jakiś clicker. Słuchajcie, tak się gra zaczyna, więc na razie się zamilknę. Kontynuujmy, zaraz będę komentował, słuchajcie. Super, ale możecie mi nie wyłączać menu, skoro ja nie chcę? Chcę ściszyć, słuchajcie. Sami mi włączają, słuchajcie, ten. Nie wychodź. Dobra, słuchajcie, będę gadał, a wy możecie oglądać tle. No, gra to jest, no, raczej dramat, no, to jest za darmo. Raczej gra jest za darmo w ogóle na Empiku, co jest ważne. Do powiedzenia. Ona cały czas jest za darmo, możecie ją dodać, tylko teraz mamy pakiet, słuchajcie, jakiś bonusowy. I co jest najlepsze, dodaję ten pakiet w Epiku, tam do koszyka i patrzę przy rozliczeniu 400 zł, mówię, co za Epic zagredał, bo oczywiście druga też była w koszyku. A tu, słuchajcie, jakiś pakiet do tej gry, darmowy, warty 420 zł. Więc słuchajcie, no taki trochę śmiech na sali, no, gra jest paskudnie brzydka, to jest taki jakiś zupełnie clicker. No oczywiście teraz na początku, jak to widzicie, wszystko będę miał. Będę miał wszystkie skrzynki, wszystko, to jest tak, żeby zachęcić, nie? Wszystko będę miał. Teraz nawet epicki mi wpadnie przedmiot, słuchajcie. Wszystko mi teraz wpadnie. Więc tak to wygląda, a później wiecie, jak to w tych grach jest. Znaczy, niektórzy z was może nie grają w takie gry, chociaż te gry mają dużo odbiorców, słuchajcie. Więc to nie będzie długi epicki. No i do czego zmierzam z tymi dodatkiem za 400 zł, słuchajcie, no umówmy się, nikt tego, znaczy, powiedziałbym, że nikt tego nie kupi za 400, ale świat gamingowy potrafi mnie zdziwić mocno ostatnio, bo ludzie płacą jakieś kolosalne pieniądze za głupie rzeczy, słuchajcie. Oczywiście tu jesteśmy prowadzeni za darmo wyszkol, to wszystko teraz jest za darmo, teraz jest pięknie wszystko. No, teraz mam chwilę spokoju. Wiecie, ktoś wycenia to na 400 zł, to nie znaczy, że tyle musisz za to zapłacić w normalnym świecie. Ale tu jest za darmo, jest warte 400 zł. Przepraszam, więc tak to wygląda. Więc wiecie, ja też mogę wycenić na przykład swoją kartkę papieru na biurku, którą teraz mam, starą, zapisaną na 1000 zł. Tylko pytanie, kto będzie chciał tyle za to dać. Nie, to działa tu mniej więcej tak samo w tej grze. No bo umówmy się, to nie jest warte 400 zł, co oni tu dali, za żadne skarby świata. Przynajmniej nie dla mnie. O, może tak powiem, nie dla mnie, absolutnie, nie? No tak jak widzicie, jest taki clicker. Epic czasami ma naprawdę fajne gry, a czasami no coś takiego... To już jest za darmo, a teraz daję taki pakiet. Ja nie jestem w każdym razie... No, to oczywiście wszystko teraz mam. Wszystko, kedasz, logowanie. A ja nie chcę się zalogować, w nosie was mam. Muszę się zalogować, super. Wychodzimy. Wszystko mam za darmo. Tu mogę klikać. Tu oczywiście moce mogę ulepszać. Słuchajcie, sklep już jedyneczka jest. Wszystko mogę tutaj wygrać. Tu wszystko teraz działa. Pograjcie w taką grę tylko... To jest pewnie identycznie. Nie wierzę, że ta gra się czymś różni, słuchajcie. Pograjcie w taką grę, nie wiem. Godzinę, dwie godziny. No, przejdź do mapy świata. Nagrody. Rozpocznij misję. 50 klejnotów. Widzicie? Wszystko teraz jest. Te gry są tak beznadziejne, słuchajcie, pod tym względem. To jest po prostu, to jest tak beznadziejne, to jest tak żenujące. Teraz mogę rozpocząć misję. Za chwilę nie będę mógł. Bo będzie mi brakować klejnotów czy czegoś, co oczywiście będę mógł dokupić w sklepie. Teraz wam pokażę jak. Proszę bardzo, tu.
Proszę bardzo, bardzo rozbudowane. Tu proszę bardzo. Tu jeszcze. Słuchajcie, ja będę kończył już te nipitki, bo to nie ma żadnego sensu. Co ja wam mam tu pokazać, słuchajcie? Na razie widzicie, wszystko pięknie wpada. Mistrzostwo świata. Nie wiem, co ja tu mogę klikać, wszystko mogę klikać. Najpierw musisz inżyniera odblokować, a to zaraz odblokuję inżyniera. Tu mam misję, tu proszę, do nich walę. Tutaj się ładuje tu moc, zobaczcie. Teraz tu wpierniczy temu. Tego mam, masz jakąś moc, chłopie? Osiągnij etap 15, dobra, zobaczymy, jedziemy w etap 15. Masz tu teraz, dostaniesz specjalnym atakorem. Tu zobaczy jedyneczka. Odbierz, co mogę odebrać? Już mogę coś? Nie, to po co się świeciła jedyneczka? Oszuści. Tu mogę. Ciekawe, czy dostałem cały ten pakiet, słuchajcie. Bo tam był taki wypaszony pakiet na Empiku. Nie, żeby mnie to interesowało. Ale podobno coś dostaliśmy. Super wypaszone rzeczy. Nie? Jakby ktoś pytał. Ja klikam tylko tą. Jestem na etapie 14. A, u góry mam etapy, dobra. Dobry 15. Weź go, wal. Ta grafika może się podobać. O, jest! O, dostałem! Dostałem, słuchajcie. Odbierz. Nowa skórka, talia dzika. Czyli dostałem wszystko. Tu masz leszu jeden. Zdobądź ulepszenia specjalne. Zadania. A gdzie są te zadania? Tu zdobyłem, zobaczcie. Nie wiem, co to są ulepszenia specjalne. O, czemu ona zniknęła? On ją zabił? Czemu oni tam poszli za mapę? Co ty, dzwoneczku, możesz? Wyszkodź, widzicie? Oczywiście już nie mogę. Mogę ją świecić, mam na razie pył, ale za chwilę pyłu nie będę miał. Pył daje mi tylko expa, więc to nie o to chodzi. Tu za darmo będę mógł kliknąć. No, te gry mają coś wciągającego w sobie, te klikery, niektóre. No ale ta gra z stylistyką, słuchajcie, kompletnie nie moja półka. W ogóle klikery to nie moja półka, nie moja liga, nie mój target. Ja nie jestem targetem, w sensie. Nie, żona nie są moim, czyli tak i tak. Ale no nie, słuchajcie. Nie, jeszcze raz nie. Mogę edytować tu, zaraz się zmienię, chłopie. Dobra, słuchajcie, widzimy się w drugim epickim na kanale za 2 dni. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż to. No i widzicie, klikamy, ulepszamy. Tu robimy ciachu, ciachu, pachu, pachu. Nie wiem, gdzie jest ta ognista babeczka, mi spierniczyła gdzieś. O, przyszła, cześć, babeczka ognista. Dobra, widzimy się w kolejnym epickim. Dzięki wielkie za uwagę. Nara.